Gosiu, ty jesteś obecna w showbiznesie już bardzo długo. Jesteś idealnym przykładem na to, że ludzie uwielbiają plotkować. I ja teraz chciałam powiedzieć o takiej dosyć nieprzyjemnej sytuacji. Ona nie dotyczy ciebie, tylko Jarosława Bieniuka. Czy w ogóle uważasz, że taka plotka, która tak naprawdę nie jest w 100% zweryfikowana, nie jest w 100% potwierdzona, ale rykoszetem idzie po wszystkich mediach, po wszystkich portalach, może zniszczyć nawet komuś życie? Ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, jaką media mają ogromną siłę rażenia i jak ważna jest odpowiedzialność mediów za to, co się mówi, bo czy co się pisze, czy co się przekazuje dalej. Ja rozumiem dziennikarską potrzebę pogoni za newsem, bo to jest praca taka jak każdego z nas i każdy ma potrzebę, ma ambicje wykonywać swoją pracę najlepiej jak się da. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy zaczynają być powtarzane informacje nie dające szansy obrony drugiej strony. Nie wiem jak jest, jakby nawet to nie jest ważne, co ja sądzę na ten temat, ale ważne jest to, żebyśmy pozwolili spokojnie pracować wszystkim i żebyśmy nie osądzali w tym przypadku Jarka zbyt pochopnie, bo czasem wystarczy oskarżenie rzucone w eter, żeby komuś niepotrzebnie nadszarpnąć reputację, a pamiętajmy, że cały czas mówimy o ojcu trójki dzieci, którzy przeżyli ogromną tragedię i naprawdę nie potrzebują teraz jeszcze dodatkowych tak trudnych sytuacji.